Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na taki mały, szybki filmik o naprawie mojej stacji montażowej. Moi drodzy, jak mieliście okazję zobaczyć na postach na YouTubie, na kanale, zaczęło się od problemów z dyskiem twardym. Tak więc tutaj mam winowajcę. Był to dysk Hitachi, 2-terabajtowy. On swoje wypracował. Nie było z nim jakichś tam większych problemów. Naprawdę ilość danych, które ten dysk przetworzył, przekopał, była naprawdę mega duża. No ale jak widzicie, sobie oznaczyłem uszkodzone sektory C5. Więc po prostu udało mi się z tego dysku zgrać całą zawartość, a w tej chwili dysk został typowo jako kopia w razie problemów, jakbym o czymś zapomniał, co nie było na przykład skopiowane z tego dysku na nowy dysk, żeby uruchomić wiadomo cały system. Tak więc udało mi się zgrać wszystkie dane, nic nie straciłem, tak więc super. Ale tak jak mówiłem, dysk zostaje po prostu w razie W jako kopia, chociażby gdzieś go na półkę zapakuję w kartonik i tam to też będzie sobie leżało i w razie problemów mogę wrócić do danych. Ale między innymi po wymianie dysku na SSD-ka, również 2-terabajtowego, ale problem był taki, że niestety okazało się, że kontroler rajdowy, który używam w stacji montażowej, którą tutaj mam, ma problem taki, że widzi dyski maksymalnie do 2 terabajta. Żadnego większego dysku niestety już system nie zobaczy, płyta go nie będzie widziała, dysk jest nierozpoznawalny, nie ma żadnej aktualizacji do BIOS-u niestety, nie jest to BIOS UEFI, jest to BIOS taki jeszcze starszego typu, ale bardziej w stronę typowo BIOS-ów serwerowych i jest niestety tutaj z tym problem. Tak więc jedynym rozwiązaniem było coś takiego, że zastosowaliśmy dysk z powrotem 2-terabajtowy. Mogę Wam zaraz pokazać, to było zakupione. Kupiliśmy, teraz odłóżmy na bok, dysk Samsunga, 2 terabajty, Evo, model 870. Teraz włączę SATA. Nie będzie tutaj jakiejś tam kombinacji, że czemu nie na złącze MMVE, ponieważ ta płyta nie posiada tylko i wyłącznie SATY, tak więc zostaliśmy tutaj przy klasycznym włączu SATowskim i taki dysk został zamontowany. Ale jak wiadomo, jest to dysk 2,5 cala, ten, który się uszkodził, był dysk 3,5. No i niestety trzeba było taki dysk zamontować. Tutaj z pomocą przyszła firma Delog, która posiada w swojej ofercie bardzo fajne różnego rodzaju sanki, niesanki, przejściówki. Naprawdę mają szeroką bazę akcesoriów. Jeżeli ktoś z Was będzie czegoś potrzebował, na pewno tej firmy sprzęt mogę Wam polecić. Tak to się udało mi zakupić akurat sanki na wersję 2 dysków SSD, gdzie jeden dysk przykręca się od spodu, a drugi można przykręcić na tym dysku od góry. Tak więc mam saleczki, na które mogę zamontować jeszcze jeden dysk SSD 2,5 cala. Może niebawem sobie zakupię w razie W, żeby jeszcze jakieś kopie chociażby naszych filmów na YouTube'a, które są renderowane, na tym dysku trzymać. Ale to pomyślimy w kolejnej tutaj etapie. Kolejną rzeczą, którą mieliśmy zrobić, chciałem dołożyć dysk. Jak już wiecie, wspominałem, był problem, że niestety kontroler rajdowy obsługuje dyski nie większe niż 2,1-2,2 terabajta, a zakupiłem dysk w tej chwili kolejny duży 8-terabajtowy, a kolejny, który jeszcze bym chciał zakupić, to jakieś 14-16 terabajtów. No i został tutaj mały problemik, bo płyta go nie widzi. Na początku chcieliśmy w stacji zastosować klasyczne rozwiązanie. Kupiłem kieszeń IC Box firmy na opcję, żeby podłączyć dysk twardy przez SATę
i taka kieszeń byłaby po prostu zamontowana w miejscu napędu CD-ROM, ale niestety się okazało, że płyta nie widzi tak dużego dysku. No i był problem. Czyli co, wracamy do mniejszego dysku w kieszeni, czy to wykorzystamy coś innego, większy dysk damy do budowy zewnętrzną. Po chwili namysłu wpadliśmy na pomysł, że dysk większy ląduje w obudowie zewnętrznej. I tutaj przyszła już nam z pomocą firma Orico ze swoją obudową na dysk 3,5 calowy HM35C3 ze złączem USB-C, zasilaczem zewnętrznym 12V, dedykowana do dysków 3,5 calowych, obsługująca dyski do 16-18 TB, czyli tak naprawdę to, co tutaj byśmy chcieli wykorzystać w naszym systemie montażowym, czyli problem dysku większego mamy już rozwiązany. Jeżeli będzie potrzeba, polecam tą firmę, naprawdę bardzo fajne obudowy do dysków, więc nie powinniście mieć, moi drodzy, problemów. Ale teraz chciałbym jeszcze ten system jeszcze troszkę przyspieszyć, z tego względu, że obudowa ta jest ze złączem USB-C wersji trzeciej, która umożliwia przesył danych, jak tutaj widzicie, z szybkością do 6 gigabitów. No to potrzebowałem zakupić kontroler RAIDowy, czyli przepraszam, RAIDowy, kontroler USB 3 w postaci karty PCI. Karta ta posiada 4 złącza USB 3.0 wersji A oraz jedno USB-C plus złącze 19-pinowe dodatkowe, że można wewnętrzne USB 3 podłączyć, jeżeli ktoś ma w obudowie. W moim przypadku moja stacja nie posiada złącz USB 3, bo ona była jeszcze sprzed serii, kiedy zostały wprowadzone złącza USB 3. Kolejna, gdyby rewizja tej płyty już posiadała niestety złącza USB 3, ale niestety no, przeoczyłem zakup i niestety kupiłem bez tych złącz. Tak więc kupiliśmy sobie dodatkowo kartę. Po instalacji tego wszystkiego też wyszła nam sytuacja, problem z kartą graficzną. No to tutaj w związku z tym, że trzeba to było uruchomić, z pomocą przyszła firma AVOX ze swoim GeForce'em GT730, 4 GB RAM-u DDR3. Zaznaczam, ja nie gram w gry. Nie jest mi tutaj potrzebna wydajność w grach, żeby zbierać jak największą liczbę FPS-ów. Jest to stacja graficzna, stacja montażowa, gdzie po prostu wykorzystujemy moc procesorów, no i typowo system jest używany do pracy. Tak więc jest to prosta, budżetowa karta graficzna, jak dla mnie wystarczająca. Tak więc, moi drodzy, będziemy to wszystko tutaj, co mamy, budować, montować w mojej stacji graficznej. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak to wygląda, a przy okazji będziecie mogli zobaczyć kieszeń, którą po prostu muszę zdemontować, bo się okazało, że ona jednak nie pasuje, w sensie, że dysk, który był zamontowany, jest niewidoczny przez płytę, ponieważ dysk jest za duży z winy kontroleru RAIDowego na płycie głównej. Tak więc, moi drodzy, w tym ujęciu to by było wszystko. Jak widzicie, trochę tych gratów przy jednej małej awarii dysku zakupiłem. No to teraz zostaje nam to wszystko zamontować w komputerze. Tak więc zapraszam do kolejnego ujęcia. Czyli witajcie w drugim ujęciu. Jak widzicie, mamy tu obudowę zewnętrzną do dysku twardego 3,5 cala firmy Orico. Z tego względu, że potrzebuję większy magazyn na oczywiście nasze filmy, które są na kanale na YouTubie. Obudowa przyszła niedawno, ładnie zapakowana, częściowo plastikowa, w zestawie kabelek USB, z tego co pamiętam, zasilacz,
więc za chwilkę sobie przełożymy dysk do tego, do tej obudowy, a to wszystko związane, jak widzicie, z modernizacją całej mojej stacji graficznej, którą tutaj posiadam. Myślałem, że dysk 8-terowy sobie założę w komputerze. Niestety mam problemy z limitem obsługi dysku na BIOSie w stacji Lenovo na rajdzie, więc zostaje mi na chwilę obecną tylko i wyłącznie przy dużych dyskach obudowa zewnętrzna, ale to liczę, że lada moment się zmieni, jak tylko wymienię jeszcze kontroler rajda na płycie. Dołożę dodatkowy, na przykład firmy TrueWare, żeby posłużyć dyski większej firmy, większej ich pojemności, ale to w późniejszym terminie. Na razie posłuży nam taka oto obudowa, żeby typowo archiwizować wszystkie filmy, które zostaną wyrenderowane. A jak wiecie, film godzinny, półtora godzinny, to są niestety wielkości z rzędu 80 do 120 GB. Tak więc montuję telefon na statywie i wracamy do przekładania w kolejnym ujęciu. Witam w kolejnym ujęciu. Obudowę już schowałem do pudełka, ale na chwilę obecną wyciągnijmy sobie dysk z kieszeni. Kupiłem taką bardzo fajną kieszeń firmy Icebox do dysków. Niestety problem, tak jak wspominałem, stał się taki, że dużych dysków niestety mój kontroler rajdu nie lubi obsługiwać, więc troszkę się wkurzyłem i musimy niestety zastosować rozwiązanie tymczasowo w postaci obudowy zewnętrznej, a to nie jest tutaj jakimś większym problemem w moim przypadku. W stacji w chwili obecnej wymieniłem dyski na 2 tera SSD, więc nie ma tutaj, jeżeli chodzi o to, problemów. Będzie w miarę szybko, przestrzeni dużo na wymianę danych przy renderowaniu filmów będzie. A tutaj musimy rozwiązać chwilowo takie rozwiązanie w postaci dysku zewnętrznego na USB 3. Oczywiście ta obudowa jest, więc tutaj nie będzie, słuchajcie, problemu. Co tutaj zsuńmy. Możemy zabezpieczyć od razu, żeby nam się to nie... OK. Obudowa na razie wewnątrz tutaj. I weźmy się za naszą obudowę. Tutaj mamy standardowy zestaw, zasilacz, kabelek, jak mówiłem, końcówka europejska oraz holder do przytrzymywania dysku, żeby się nam w obudowie nie przesuwał. Na razie skupimy się tutaj na samej obudowie. Obudowa jako obudowa. Z tej strony plastik, z tej strony też chyba plastik, ale delikatna, solidnie wykonana, widzę. Montaż dosłownie bez potrzeby w kontaktów. Dysk 8 tera Seagate'a. Ktoś się zapyta, czemu akurat taki? Powiem tak, trafiłem na fajną aukcję dysków odnawianych przez producenta. Tanich pieniądze, a że to mają być typowo dane takie mniej ważne, to zamiast wydawać w granicach ponad 1000 zł, za ten dysk nowy z gwarancją zapłaciłem 300 parę złotych bodajże. Obudowa bardzo fajna, na wsuwkę dopasować. Wsunięte, dysk zamontowany. Tutaj mamy podpięcie zasilania USB 3 i włącznik. Oczywiście obudowa będzie leżała sobie na stacji montażowej. Nie będzie nigdy tutaj na biurku leżała, więc nie ma z tym problemu, nie będzie ona wchodziła. Zasilacz 12V, 2A.
Montaż końcówki jest tutaj też opisany. Open lock. I zablokowany. I mamy końcówkę wymienioną. Zasilacz gotowy do pracy. Kabelek. Widzę, że jest też solidny. Bardzo fajnie, widzę z grubym opłotem. Kabelek kategorii 10, z tego tutaj co jest nabite. Na dysku widziałem kategoria 6. Tak. Więc na krótkim odległości tutaj idealnie się nam to sprawdzi. Jako ciekawostkę wam dodam, że również zakupiłem do stacji graficznej w związku z tym, że miałem problem akurat, żeby ten dysk obsłużyć, kartę PCI Express z USB 3 portami oraz jednym mini USB. Z tego względu, że moja stacja niestety ta wersja nie posiada USB 3. Karta wygląda tak. Mamy 4 standardowe USB 3 w wersji A i 1 mini USB, więc nie będzie tutaj problemu. Tak, to jest końcówka do dysku, ale oczywiście też pasuje bardzo fajnie. Karta widzę, że wykonana naprawdę solidnie. Włączę PCI Express 1. Oczywiście dodatkowe zasilanie musimy podłączyć. Mam akurat jedno wolne złącze SATy. Akurat od CD-ROMu w stacji mojej nie mam napędu DVD ani napędu Blu-ray. Mam tutaj wersję na kablach USB, z tego względu, że ta stacja, którą kupiłem, no, nie posiadała napędu. To była typowo stacja graficzna z jakiejś firmy. Ja ją przystosowałem do montażu filmów. Oczywiście odpowiednie oprogramowanie, jak wiadomo. Dysk odpowiednio zestawiony i ta stacja się idealnie do takiej pracy nadaje. I oczywiście też obsługa wielu monitorów. A co do monitorów, oczywiście też w tej chwili obecną jest kolejny problem, bo się jedna z kart uszkodziła, która wewnątrz stacji posiadałem. Tak więc za chwilę będziemy jeszcze wymieniać kartę graficzną. W związku z tym, że karta, którą muszę zastosować, musi mieć w miarę niski profil, została zakupiona karta graficzna. Mogę wam pokazać coś takiego. Firma AFOX. Nie kojarzę firmy. Jest to GeForce GT 730, 4 GB RAM-u, DDR3. Karta jest na niskim profilu i taką właśnie potrzebowałem tutaj. Mam nawet dwa śledzie, ale akurat ich nie wykorzystamy. Karta wygląda tak. Typowo karta graficzna z niskim profilem, bo wystąpił u mnie jeden problem taki, że stosując kartę graficzną normalnej wielkości, na przykład mam tutaj takiego mojego GeForce'a starszego, którego chciałem palita zastosować akurat w tej stacji montażowej. Jak widzicie, karta jest solidna. To jest starsza wersja GTX 460, 768 MB, DDR5, 192-bitowa karta. Ona jest sprawna. Długo mi sprawę z tego tutaj ładnie w starym komputerze, na starej stacji się sprawowała idealnie, ale jak niestety możecie zobaczyć, różni się wielkością i u mnie problem jest taki, że tutaj dodatkowo jeszcze muszę podłączyć zasilanie PCI Express, a niestety ta stacja Lenovo ma coś takiego, że od boku są zamykane, przytrzymywane, zabezpieczane wszystkie podzespoły taką specjalną blachą podłużną. To wam na kolejnym ujęciu pokażę. Przez to, jak się wpinało przewody PCI Express i te wtyczki z przewodami tutaj wystawały, niestety nie szło domknąć bocznej ścianki, jak również karta ma ciut, jak widzicie, wystające tutaj laminat, jak również obudowę wentylatorka.
niestety też powodowała to, że no, niestety nie można tego było zamknąć. Tak więc byłem zmuszony zrezygnować nawet z montażu tego, a szkoda, karta naprawdę fajnie się spróbowała. Decyzja padła na taką prostą, małą, budżetową kartę. Zaznaczam, nie chodzi mi tu o granie czy cokolwiek, to ma tylko po prostu wyświetlić obraz stabilnie, a i tak cały render jest wykonywany na procesorach intelowskich, które są w stacji, a tam, jak tego wspominałem, jest to stacja dwuprocesorowa, więc no, nie potrzebuję renderować filmów grafiką, chociaż mógłbym sobie ustawić renderowanie za pośrednictwem, czy wspomagać się Q-ną z karty, ale po prostu tutaj ona ma służyć tylko i wyłącznie wyświetlaniu obrazu, tak więc za chwilkę sobie ją też założymy i mam nadzieję, że montaż tej karty rozwiąże finalnie problem z działaniem mojej stacji, bo zarówno posypał się dysk twardy, ze starości już no, miał prawo, no i dodatkowo problem z kartą graficzną. Efekt był taki, że niestety przy instalacji sterowników do kart Quadro po restarcie system witał mnie pięknymi blue screenami i restartował się, więc nie mam pojęcia, co mi się stało. Może coś przypadkiem uszkodziłem, trudno powiedzieć, ale w związku z tym, że była modernizacja, no to postanowiłem wymienić tą kartę graficzną. Ok, biorę się tutaj za lekki porządek na biurku i za chwilkę wyciągnę stację montażową i przy kolejnym ujęciu pokażę Wam, jak wygląda wnętrze tej stacji. Na zdjęciach już mieliście okazję zobaczyć, ale zademonstruję Wam, jak to wygląda w środku, bo nie wiem, czy niektórzy widzowie widzieli, jak taki sprzęt profesjonalny, kilkoprocesorowy wygląda. Nie wiadomo, jest to zwykły komputer, ale niestety wersja jakiej troszkę, powiedzmy, serwerowej. Tak więc, moi drodzy, wracamy w kolejnym ujęciu. No cześć, witajcie w kolejnym ujęciu. Tak jak widzicie, jest to ta moja nieszczęsna stacja montażowa Lenovo, która się po prostu zepsuła. Ona jest akurat otwarta, więc tutaj nie mam z tym problemu. O, nie jest przymknięta. Tak to wygląda w środku. I to, o czym wspominałem, jest to właśnie ta część. Ta blacha tutaj, która przytrzymuje i zabezpiecza elektronikę, karty. No i niestety przy wyższych kartach, a w związku z tym, że obudowa jest dosyć wąska, no to wyższe karty ponadprzeciętnie i z zasilaniem od przodu tu z tej strony, to niestety powoduje to, że karta koliduje z zamknięciem tej blaszki. Nazwijmy to. Otwieramy to banalnie prosto, odbezpieczamy. Teraz to tu się ładnie nam wyhaczy. Nie chcę uderzyć w aparat. Już nam się tutaj wyhaczył. Dalej. Muszę podnieść, przesunąć trochę aparat, bo koliduje to. O. Zostało to już wyciągnięte. Tak prezentuje się wnętrze tej oto mojej stacji graficznej. Dwie karty Nvidia CUDA z CUDA, co mówię, Nvidia Quadro. Bardzo fajne karty, pasywne, bez wentylatorów. Naprawdę fajno się z nimi współpracowało, ale coś te karty zaczęły mi tutaj robić problemy. Jak widzicie, jest nietypowe złącze. Podobne jest do złącza DVI, ale niestety jest to nietypowa wtyczka. Tą wtyczką idą, jest przesyłany sygnał dwóch, trzech monitorów, jeżeli dobrze pamiętam. I do tego jest stosowana specjalna przejściówka. Może potem Wam pokażę tą przejściówkę. Mam wersję przejściówki akurat na dwa monitory, gdzie mam podłączone po prostu monitory, które stoją tutaj u mnie na biurku. To jest kolejna karta. Obie są takie same. Nie ma tutaj
danego trybu w kartach dla graczy, gdzie możemy łączyć je w SLI. Po prostu dwie karty na dwóch złączach PCI 16 były zamontowane. Ok, czyli kolejną rzecz mamy zrobioną. Teraz ja sobie tutaj odmontuję to, co próbowałem rozwiązać problem, ale niestety nie chce to działać, w związku, że RAID na płycie nie obsługuje niestety. No dalej, no co, jeden kabel jest, a drugi się... Łączka usunięta. Odbezpieczmy sobie kieszeń. I teraz niestety nietypowo, żeby kieszeń wyciągnąć, bo jest niestety w takim formacie zaczaskowo, muszę lekko ściągnąć i otworzyć panel. I teraz mogę ją wziąć tutaj. No dalej. Wyciągnę z budowy. No dalej, są tutaj się jeszcze zblokował. Macie okazję zobaczyć moja obudowa, tak wspominałem, ma dwa procesory. Ok, to teraz możemy zabezpieczyć sobie kieszeń, by nam to tutaj nie przesuwało się. Wchód zabezpieczony, prąd stacji możemy też tutaj zabezpieczyć za ślepką, którą mam od właśnie tej obudowy. Ok, prąd zabezpieczony. Tak wspominałem, ta stacja CD-ROM-u niestety nie musi mieć, ja używam napędy zewnętrzny, czy to napęd Blu-raya, czy to napęd DVD do nagrywania filmów, produkcji, które montuję. Tak więc dla mnie to jest tutaj zbędne. Wolę mieć dostęp do napędu z poziomu po prostu biurka. Ok, moi drodzy, kolejną rzeczą to jest pierwsze co, to zamontujmy sobie tą kartę na USB, którą tutaj mamy. Kartę sobie zamontujemy w pierwszym tutaj wolnym porcie. Tutaj mamy jedynkę, więc nie ma problemu. No tutaj już tutaj zamykam jakiś kondensatorek nieszczęsny, gdy tutaj przychodzi coś. To jest kondensatorek chyba od karty audio. To jest klapa. No to musimy podłączyć się w to włącza. Tutaj akurat nam nic nie koliduje. Okay, to możemy zostawić. No i dosłowa nam karta do zamontowania.
Karta, tak wspominałem, ona jest prosta, karta graficzna. Ja na tej stacji mógłbym, ale nie gram w gry, nie mam takiej potrzeby. Okej, karta tu się przygotowała. Wszystko dobrze, pani śledzicie, że mi zasłonię. Jest. Tutaj możemy podłączyć wspomniane zasilanie do karty. Bezpieczne przewody. Ktoś by się mnie pytał, czemu nie kupiłem mocniejszej karty. Tak jak wspomniałem, przez tą blachę nieszczęsną no jest problem, mimo że stacja posiada możliwość zasilania dodatkowego z włączami tutaj 12-woltowymi pod kartę graficzną, dwie sztuki, to niestety, tak jak wspomniałem, karta nie może być zbyt wysoka oraz zasilanie musi być wpinane od tej strony, nie od strony blachy. Ok, tu mamy chyba wszystko. Tak mówię, dwa procesory, jeden tutaj, drugi jest tu. Pamięci RAM dla tego procesora. I w takim to sposobie można powiedzieć, mamy zamontowane to, co miałem, ja jeszcze do było jakieś drobne problemy. Dodatkowo sobie jeszcze o kartę USB 3 rozbudowaliśmy system. A to co, moi drodzy, mam nadzieję, że wszystko ruszy. Dam jeszcze ujęcie kolejne, ewentualnie jak system wystartuje i pojawi się prawidłowo pulpit, nie będzie nam robił dwóch screenów. No i na tym byłoby wszystko tak naprawdę, bo co więcej będę wam pokazywał. Instalację oprogramowania, no raczej to jest bez sensu. Każdy z was wie, jak instalować oprogramowanie, tak więc tutaj tego nie będę wam pokazywał. Dobra, to by było na to ujęcie wszystko. Ja składam obudowę i stacja ląduje pod stół, podpinam monitory, uruchamiam system, instaluję sterowniki, no i odpalamy próbę jakimkolwiek renderowania zaległych materiałów na nasz kanał na YouTubie. Tak więc, moi drodzy, jeżeli wam się ten tutaj filmik spodobał, jako ciekawostka po prostu, bo odbicie się trochę tutaj od naszej Unity, macie okazję zobaczenia, na czym montuję filmy, które właśnie jesteście w stanie obejrzeć na moim kanale. Tak ten system, po prostu ta stacja wygląda. Ona nie była kupiona nowa, była kupiona używana. W fajnych pieniądzach. Troszkę ją rozbudowałem. Teraz przeszła ostatnio kolejną rozbudowę, w związku, że ten dysk poleciał jeden, który tutaj w rajdzie są zestawione. No ale mówię, okazało się, że coś to był problem z kartą graficzną. Już nie chciałem walczyć, czy to jest finalnie karta, czy sterowniki. Nie był to duży koszt, kupiłem osobną kartę graficzną. Ja w gry nie gram na tej stacji, nie mam czasu. Ma to wyświetlać obraz, a i tak cały render idzie na tych dwóch po prostu procesorach, które tutaj się znajdują. No i bardzo dobra, jeżeli wam się coś takiego nietypowego spodobało, pamiętajcie, możecie dać łapki w górę, postawić mi kawę też również, jest taka opcja, jest link pod filmem. No i co? Dam jeszcze wam znać w osobnym filmie, czy wszystko zadziałało. Tak więc do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć, witajcie w bonusowym nagraniu do filmu z naprawy stacji graficznej. Z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Witam was. Moi drodzy, tak jak obiecałem w filmie, chciałbym wam pokazać wspomnianą przeze mnie przejściówkę, przewód, który umożliwia podłączenie monitorów, w tym przypadku moich, tutaj mam wersję na dwa monitory, do karty Quadro. Z jednej strony jest wtyczka podobna jak wtyczka DVI, ale to nie jest DVI. A tu mamy wtyczki DVI. Sami możecie zobaczyć, że złącza są inne. Ta tutaj posiada większą liczbę pinów. A DVI wygląda mniej więcej tak. Dzięki temu przewodowi z każdej karty mogliśmy
podłączyć dwa monitory i na niej po prostu pracować. A żeby podłączyć jakiś inny monitor z innym wyjściem, na przykład HDMI bądź DisplayPort, stosowałem takie oto przejściówki. Tu mam przejściówkę ze złącza DVI na złącze HDMI. Dzięki temu, że wpinało się tą wtyczkę do przejściówki, mieliśmy kabelek, z drugiej strony przejściówka ma złącze HDMI. Dzięki temu mogliśmy podłączyć telewizor, monitor inny, monitor podglądowy do filmów, tak więc nie było po prostu problemów, żeby całą stację móc obsłużyć na kilku monitorach i cały proces montażu filmu mogliśmy wykonywać w sposób profesjonalny. A oczywiście w drugą stronę się podpinało do karty, żeby nie podłączyć przypadkowo źle, bo się mogło zdarzyć. Na wtyczce jest tak zwany pin niemy, tutaj też jest ten pusty pin, wystarczy odpowiednio ją spiąć i dzięki temu mamy spiętą kartę, przejścióweczkę i druga przejściówka w tym przypadku na złącze HDMI, dzięki czemu mogę podłączyć duży monitor 40-calowy do podglądu filmów, na którym po prostu każdy film, który montuję, od razu po prostu podgląda. Moi drodzy, bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca, obejrzeliście ten materiał dodatkowy, obejrzeliście moje poczynania z awarią stacji montażowej. No niestety zaczęło się od dysku i no i po kolei zaczęły się perpetie resztą sprzętu. No i w takim to sposobie wymieniliśmy trochę tych części, stacja została troszkę odnowiona, no i posłuży nam pewno znowu za jakieś półtora roku, może dwa, gdzie przyjdzie czas na wymianę całego systemu. Moi drodzy, jeszcze raz Wam dziękuję, że jesteście. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał, bo to mi tutaj daje się motywację do dalszej pracy. Pamiętajcie, zawsze możecie mi zostawić napiwek w postaci kawy na kanale. Jest link w podpisach. Zachęcam. Dzięki temu wiem, że po prostu możemy coś ciekawego na kanał zakupić, coś Wam ciekawego mogę pokazać, tak więc jeżeli osoby są, którym się podoba mój materiał, mój content, zachęcam do zostawienia napiwków. Niedługo pojawi się pewna niespodzianka na kanale, ale jeszcze prace trwają, tak więc moi drodzy, powinniście być zadowoleni. Tak więc jeszcze raz dziękuję, że dotrwaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym ciekawym filmie na kanale Serwis Elektroniki. Pozdrawiam, hej!